Midday. Południe. 9 sierpnia 1965 roku. Premier Singapuru szykuje się, by ogłosić w telewizji odzyskanie niepodległości. Wszędzie indziej byłby to moment ogromnego triumfu. Ale nie w Singapurze. Ogromnie nad tym boleję, gdyż całe moje życie... Czemu postrzegano niepodległość jako klęskę? Czemu Singapur witał ją tak niechętnie? Odpowiedzi należy szukać w historii wyspy. W pierwszej połowie XX wieku wstrząsnęły nią wojna oraz zmagające się ze sobą dwie wielkie frakcje polityczne. Komuniści i nacjonaliści. Ludzie, którzy przybyli tu w poszukiwaniu fortuny, zostali wciągnięci w walkę o przyszłość państwa. To popchnęło Singapur na drogę ku niepodległości. Niewielu wierzyło, że krajowi uda się przetrwać. Historia Singapuru. Przypadkowy naród. Sto lat temu suwerenność Singapuru nie przyszłaby nikomu do głowy. Dzięki portowi wyspa wkroczyła w XX wiek jako jedna z najatrakcyjniejszych kolonii. W ciągu zaledwie 80 lat bagnista dżungla stała się siódmym co do wielkości miastem portowym na świecie. Brytyjczycy stworzyli Singapur. Nikt nie kwestionował ich praw do zarządzania wyspą. Wielu biznesmenów i szanowanych członków społeczności wspierało ich. W lipcu 1901 roku część z nich zebrała się w ratuszu, by uczestniczyć w wydarzeniu roku. Miejscowe elity wywodziły się z Malajów, Hindusów, Chińczyków. Wielu z tych ludzi pracowało dla Brytyjczyków od pokoleń. Byli szczęśliwi, że mogą przysłużyć się Anglikom. Nie zależało im na władzy. Wtedy jeszcze nie rozwinął się nacjonalizm. Łączyły ich z kolonizatorami poprawne stosunki. Śmietanka towarzyska zgromadziła się na pierwszym pokazie filmowym na wyspie, przedstawiającym kondukt pogrzebowy królowej Wiktorii, matki imperium. Prawie nikt nie pamiętał czasów sprzed rządów monarchini. Był to więc koniec epoki zbiegający się z wejściem w nowe stulecie. Królowa symbolizowała imperium, jego wzrost, rozwój handlu, który przyczynił się do narodzin Singapuru. Jednak na ulicach miasta znajdowały się rzesze przybyszów, które nigdy nie słyszały o Wiktorii. Przyciągnęła ich wizja zarobku. Niektórzy pochodzili z Malajów, inni z Indii i Środkowego Wschodu. Większość jednak przybyła z Chin i zmierzała do Chinatown. To właśnie tu rozpoczęła się niewiarygodna droga ku niepodległości. Wielu uciekło przed głodem i wojną domową, które pustoszyły Chiny.
They found work. Pracowali jako robotnicy, uliczni sprzedawcy klusek, rikszarze. Among men, tu właśnie wznieciły się pierwsze iskierki nacjonalizmu. Ale niewielu zamierzało osiąść w Singapurze na stałe. Few had any plans to put down roots for the time being. Chinatown in the early 1900s would have. W Chinatown roiło się od imigrantów z kontynentu. The allegiance was not to Singapore. Singapore. Ale nie czuli się związani z Singapurem. Ich korzenie były w Chinach. Despite this, mimo to, do początku XX wieku liczba chińskich imigrantów znacznie wzrosła. Utrzymuje się na tym poziomie po dziś dzień. 3/4 mieszkańców wyspy to Chińczycy. Ale geograficznie wyspa leży w samym sercu Malajów. W następnych latach mieszkańcy będą musieli zdecydować, komu pozostać wiernym. Gdzie jest ich dom? W Chinach? Na terenie archipelagu? A może w Singapurze? Los Singapuru zależał od handlu i ściągających doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Bliższe im było imperium niż Chiny. Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofili. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do chińskiej szkoły, ale nie czułem się tam dobrze. Nie rozumiałem nauczycieli. Przekonałem matkę, by przeniosła mnie do angielskiej szkoły. Uczyłem się historii imperium, geografii brytyjskiej. Niesamowity kolonialny system. Do lat 30. potęga Brytyjczyków w regionie uległa osłabieniu. Propaganda próbowała to maskować. Skromna ceremonia upamiętniła nazwanie największego suchego doku na świecie imieniem króla Jerzego VI.
Stawili się na niej oficerowie marynarki. Wyobrażano go sobie w roli wielkiego bastionu. Sama baza sprawiała ogromne wrażenie. Problem polegał na tym, że nie stacjonowały tam żadne okręty. Armia miała za zadanie utrzymać fort do czasu, kiedy marynarka przybędzie z odsieczą. Brytyjczycy w Singapurze nie wiedzieli, że ich dni w mieście są policzone. Nawet najazd Japończyków na Chiny w 1937 roku nie zrobił na nich wrażenia. Wieści o cierpieniu rodaków wzbudziły patriotyzm mieszkańców Chinatown. Mieli teraz nowego, potężnego wroga. Rozbudziło to w ludziach ogromną złość. Zbierali pieniądze na wojnę z Japonią, śpiewali pieśni protestacyjne. Przede wszystkim próbowali jednak uderzyć w najczulszy punkt. Bojkotowali tanie japońskie towary. Ci, którzy aktywnie uczestniczyli w ruchu antyjapońskim, czuli się bezpieczni pod ochroną Anglików. Byli pewni, że Japonia nigdy nie odważy się na atak. Jednak w 1941 roku Japończycy uderzyli na Pearl Harbor. Kilka godzin później zaatakowali Singapur. Bombardowanie rozpoczęło się o 4:05 nad ranem. Spałem. To był początek wojny. Zawyły syreny. Wybiegłem z domu. Chciałem zobaczyć samolot. Byłem bardzo podniecony, bo nigdy wcześniej żadnego nie widziałem. Wyraźnie słyszałem warkot silnika. Później znowu zawyły syreny. Widziałem zburzone domy, zwłoki i rannych leżących na ulicach. Sanitariusze pomagali przewieźć poszkodowanych do szpitali. Straszny widok. Przerażeni, płaczący ludzie, biegający bez celu w panice. Tego samego ranka, 500 mil na północ, Japończycy wylądowali na Malajach. Siły alianckie na półwyspie stopniowo uginały się pod ich natarciem. W obliczu zagrożenia gubernator podjął wielce symboliczną decyzję. Uzbrojono Malajów, Chińczyków i Hindusów. Jeszcze niedawno rikszarze i właściciele ulicznych straganów ruszyli do boju ramię w ramię z Anglikami, gotowi oddać życie w obronie wyspy, którą niewielu z nich uważało za dom. Singapur zwarł się do walki z najeźdźcą. W lutym 1942 roku Japończycy przekroczyli cieśninę. Obrońcy ugięli się w obliczu przewagi ogniowej i taktycznej. Ponad 100 lat po wciągnięciu brytyjskiej flagi na maszt, Anglicy sromotnie przegrali. Japończycy nie szczędzili im upokorzeń.
Jeńców przeprowadzono z ratusza do więzienia Changi. Japończycy ustawili wieśniaków wzdłuż drogi, by jeszcze bardziej upokorzyć Anglików. Z urzędników, przedsiębiorców, białych sahibów stali się małymi, upodlonymi ludzikami. Biali upadli, nastali Japończycy. Jak tylko zwycięzcy umocnili swoje pozycje na wyspie, ogłosili braterstwo Azjatów. Chcieli uczynić Malajów i Hindusów lojalnymi poddanymi cesarza. Ale wobec przeciwników obmyślili inny plan. Chińczycy drogo okupili swój opór, co na zawsze zmieniło bieg historii. Mężczyzn z całej wyspy spędzono do obozów dla internowanych, gdzie przeprowadzano suk ching, czyli czystkę. Jednym z nich był 19-letni Harry Lee. Ustawili nas w rzędach. Wśród nas musieli być ich informatorzy. Część z nas wzięto na stronę. Przydzielili mnie do grupy młodych ludzi. Pomyślałem, że coś mi tu nie gra. Byłem wysoki i chudy. Może wzięli mnie za żołnierza. Zapytałem więc, czy mogę iść po swoje rzeczy. Zgodzili się, a ja odbiegłem i przypadłem do ziemi. Japończycy chcieli za wszelką cenę wyeliminować przeciwników. Opozycjonistów wywieziono do odległych zakątków na terenie całej wyspy. Mohamed Anis mieszkał wtedy w pobliżu jednego z nich. Za domem usłyszałem ciężarówki. Czyżby znowu walki, pomyślałem? Potem wszystko umilkło i rozległy się strzały. Słyszałem krzyki i ponaglenia dowódców. Wszystko odbyło się strasznie szybko. Potem nastała cisza. Część z ocalałych przyłączyła się do partyzantki antyjapońskiej w dżungli. Inni przetrwali 3,5 roku okupacji w Singapurze. Zastanawialiśmy się, jak pozbyć się nieludzkiego najeźdźcy. Była to prawdziwa lekcja życia. Jaki wpływ wywiera użycie siły na gospodarkę kraju i losy jego obywateli? Zrzucenie bomby na Hiroshimę w sierpniu 1945 roku zakończyło wojnę w gwałtowny sposób. Anglicy powrócili do Singapuru w ciągu miesiąca i przyjęli kapitulację Japończyków w ratuszu miejskim. Well, 12 sierpnia 1945 roku stałem w tłumie gapiów obserwujących przemarsz przygnębionych japońskich generałów przez miasto. Ludzie krzyczeli do nich bagero, co po japońsku oznacza skończony dureń.
Kasa i róż, ktoś do nich dołącza, aż w końcu Japończycy zniknęli w ratuszu. A jednak niewielu zbrodniarzy skazano na karę śmierci. Większość z nich po prostu deportowano. Decyzja ta wzburzyła Chińczyków. Czuli, że to morze przelanej krwi daje im specjalne prawa do wyspy, których nie mogli sobie rościć przed wojną. To właśnie katastroficzne skutki wojny sprawiły, że ludzie zaczęli myśleć, to nie ma sensu. Potrafimy zarządzać wyspą równie dobrze jak Anglicy, a może nawet lepiej. We should be able to run this as well as the British did, if not better. Wycieńczona wojną Wielka Brytania straciła imperialne zapędy. Za niewzruszoną fasadą biura kolonialnego szykowano radykalne plany dotyczące przyszłości regionu. Przez ponad 100 lat Singapur łączyły bliskie związki z sąsiednimi Malejami. Od teraz miało być inaczej. Parlament zdecydował, że Malaje odzyskają niepodległość, zaś Singapur przez najbliższe lata pozostanie kolonią. Stosunki pomiędzy wyspą a Malajami miały stać się w przyszłości dominującą kwestią. Jednak na tę chwilę uwaga wszystkich skupiła się na Chinach. W 1949 roku Mao Zedong wprowadził w kraju rządy komunistyczne. Decyzja ta, przyjęta entuzjastycznie przez obywateli, wprawiła w szok całą Azję. We wczesnych latach 50. wpływy komunistyczne w Singapurze uległy wzmocnieniu. Chińscy partyzanci walczący wcześniej z Japończykami zwrócili się teraz przeciw Anglikom. Rozpoczęła się kosztowna wojna podjazdowa. Agitatorzy dotarli nawet do miasta. Spłonęła wielka fabryka gumy Aikho w Singapurze. O planach sabotażu wiedziano ze zdobytych ostatnio dokumentów Malajskiej Partii Komunistycznej. Nadchodząca dekada zwiastowała konflikt ideologiczny pomiędzy komunistami a kapitalistami. Obecnie liceum chińskie w Singapurze wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu. Ale w latach 50. zarządzający wyspą Brytyjczycy nie ingerowali w politykę szkoły. W jej murach wyrosło wielu idealistów inspirowanych naukami Mao. Dwóch z nich zasługuje na szczególną uwagę. Chodziliśmy z Lim Chin-siongiem do jednej klasy. Od początku ujął mnie swoją uprzejmością i szczerością. Sukcesy Chin wywarły na nas ogromne wrażenie. Obaj opowiadaliśmy się przeciwko kolonializmowi. Brytyjczycy poczynili już pierwsze kroki ku wprowadzeniu demokracji. Gubernator obwieścił plany przeprowadzenia pierwszych wyborów. To stworzyło okazję dla tych, którzy, jak Harry Lee, obracali się w środowisku Brytyjczyków. W porównaniu z uczniami liceum chińskiego odebrał diametralnie inne wykształcenie. Przez 4 lata studiował prawo w samym sercu imperium. Podczas pobytu w Londynie uczestniczył w debatach na temat przyszłości Singapuru. Po przyjeździe z Londynu nawiązałem kontakt z poznanymi tam ludźmi. Zaproponowałem, aby stworzyć partię. Ale jak to zrobić? Jak pozyskać zwolenników?
Zarówno teraz, jak i wtedy, do wygrania wyborów potrzebne jest poparcie Chińczyków. Pozyskać ich można, poruszając kluczowe kwestie, takie jak zarobki, praca, mieszkania. W latach 50. masy popierały związki zawodowe broniące ich praw, a nie Singapurczyków wykształconych w Anglii. Najpotężniejsi przywódcy związków zawodowych to Lim Chin Siong i jego kolega ze szkolnej ławy Fong Sui Swan. Byliśmy zdyscyplinowani i skłonni do poświęceń. To właśnie przewaga chińskiej edukacji. Idealizm i chęć uzdrowienia społeczeństwa. Poparcie przywódców związków było istotne dla każdego, kto chciał zaistnieć na arenie politycznej. Harry Lee uczynił już symboliczny gest zmiany imienia na chińskie Lee Kuan Yew. Zainicjował kontakty z Fongiem, Limem i innymi związkowcami. W budynku, który gościł niegdyś pokaz filmu z pogrzebu królowej Wiktorii, założono w listopadzie 1954 roku Partię Akcji Ludowej, w skrócie PAL. Kolebka PAL to Victoria Memorial Hall. Spotkały się w niej dwie frakcje. Umiarkowana, której członkowie odebrali wykształcenie w Anglii, oraz wojująca, wyedukowana na sposób chiński. Obie stawiały sobie za cel zdobycie suwerenności rządów, a następnie niepodległości. Było to małżeństwo z rozsądku, ale już wybory w 55 roku przyniosły rozłamy. Na czele kampanii PAL stał Lee Kuan Yew, ale zagrażała mu wschodząca gwiazda władającego chińskim Lim Chin Siong'a. Skromny, łagodny, cichy. Po jakimś czasie wyrósł na niesamowitego mówcę dialektu Hokkien. Dziś nazwano by to charyzmą. Nikt z nas nie mógł się z nim równać. Lim i Lee zdobyli miejsca w parlamencie. Jednak większość miejsc zdobył Front Pracy pod przywództwem zagorzałego antykolonialisty Davida Marshalla. PAL stała się główną partią opozycyjną. Ale radykałowie uznali proces parlamentarny za zbyt wolny i nieefektywny. Opracowali więc inny plan. Fong Sui Swan, podówczas przywódca Związku Kierowców Autobusowych, zwołał ludzi do strajku. Miało to na celu podzielenie PAL. O 5:45 rano strajkujący próbowali powstrzymać autobusy przed wyjazdem na miasto. Pojawili się policjanci ze szlauchami. Po wielogodzinnych rozruchach nawet policja straciła kontrolę nad sytuacją. Zamieszki pociągnęły za sobą falę przemocy. Wzbudziło to w tłumie sympatię dla radykalistów. Lee Kuan Yew przekonał się, na co stać lewicowców. Przeniknęli związki zawodowe, byli gotowi do podjęcia bezpośrednich działań, do mobilizacji. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie może wykluczyć ich z partii, gdyż cieszyli się zbyt dużym poparciem mas. Dawałem jasno do zrozumienia, po czyjej jestem stronie. Pytanie, jak pozostać wiernym ideałom i nie zyskać opinii przeniewiercy w oczach obywateli. Niezła zagwozdka. Frakcja umiarkowana pokładała nadzieję w Brytyjczykach strzegących bezpieczeństwa Singapuru. W obliczu zagrożenia komunizmem ogłoszono go nielegalną ideologią.
Wśród podejrzanych znalazł się Lim Chin-seong. Oto jeden z nielicznych wywiadów, w którym obala oskarżenia. Udzielił go w siedzibie związków zawodowych. Mam już tego dość. Nie zamierzam spędzić całego życia odpowiadając na to pytanie. Powtarzam, nie jestem komunistą. W następnych dniach aresztowano Lima, Fonga i 200 innych lewicowców. Uwolniono ich dopiero po 3 latach. Lee Kuan Yew mógł teraz bez problemów przygotować się do wyborów. W czerwcu 1959 roku PAL zdobyła władzę dzięki masowemu poparciu narodu. Na schodach ratusza miejskiego stanął pierwszy rodowity Singapurczyk u steru. Ale od samego początku miał niewielkie pole do popisu. Nie czuliśmy radości. Zdobyta władza ciążyła niczym korona cierniowa. Lee Kuan Yew zdobył głosy wyborców za cenę obietnicy uwolnienia wszystkich komunistów. During the election campaign, he'd made the people a promise that as prime minister, he would release all the leftist prisoners. Musieliśmy ich wypuścić. Inaczej postrzegano by nas jako ludzi bez zasad, którzy wykorzystali Anglików, aby zdobyć przewagę polityczną. Tak więc uwolniliśmy ich ze świadomością, że uformują opozycję. W kilka godzin po zwycięskich wyborach tłumy zebrały się, by powitać Lima, Fonga i 6 innych więźniów. Ludzie przywitali nas bardzo ciepło. Zapalali na nasz widok fajerwerki. Lim Chin-seong i jego koledzy wrócili w szeregi PAL, ale nie na długo. Wkrótce miało dojść do ponownego rozłamu na tle sporów o przyszłość Singapuru, tym razem na dobre. Zgodnie z obietnicami Brytyjczyków, Malaje odzyskały niepodległość w 1957 roku. Jednak Singapur pozostał kolonią. Nowy premier obiecał rodakom suwerenność. Wierzył, że jest to możliwe tylko z potężnym sojusznikiem z północy u boku. Szkopuł w tym, że przywódca Malajów, Tunku Abdul Rahman, nie chciał naruszać istniejącej równowagi demograficznej. Proporcje narodowościowe na Malajach były bardzo nierówne. Rdzenni Malajowie, tacy jak ja, należeli do mniejszości. Jeśli doszłoby jeszcze 2 miliony Chińczyków z Singapuru, w ogóle przestalibyśmy się liczyć. Tunku nie interesowała Unia. Jednak Lee Kuan Yew nie poddawał się. Próbował zjednać dla swego planu poparcie narodu. Mieszkańcy wsi mają szansę porozmawiać osobiście z premierem. Zjechał prawie całą wyspę rozmawiając, pytając i słuchając. Unia to stabilność, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy.
A to zapewni nam dobrobyt. Tego było za dużo dla radykałów. Połączenie z Malajami oznaczało koniec ich snów o utworzeniu państwa komunistycznego. Uciekli się do drastycznego rozwiązania. W lipcu 1961 roku Lim Chin-seong zapoczątkował masowe opuszczanie szeregów PAL. Pod egidą nowej partii lewicowej, Barisan Socialis, gorąco agitował przeciw Unii z Malajami. Odpływ ludzi stanowił dla PAL niemal śmiertelny cios. Jestem przekonany, że pokonamy rząd w wyborach. Nie wiem jak, ale na pewno nam się to uda. Głęboko w to wierzę. Warto na to poczekać. Radykalni lewicowcy mieli sporą szansę na odsunięcie Lee Kuan Yew od władzy. W obliczu zagrożenia doszło do nietypowego przymierza Brytyjczyków, premiera Singapuru i podejrzliwego przywódcy Malajów. And the Malay leader, suspicious of Chinese intentions. Tunku niechętnie zgodził się na Unię, ale tylko pod warunkiem ostatecznego wyeliminowania z gry komunistów. W styczniu 1963 roku zażądał aresztowania wichrzycieli. Chciał zwalić ten problem na barki Anglików. Zaproponowałem, by poczekać z tym do czasu połączenia naszych krajów. Odparł, że albo zrobimy to teraz, albo zapomnimy o Unii. Nadchodził moment ostatecznej konfrontacji. Czułem, że prędzej czy później to nastąpi. Minęła północ. Byłem na Norfolk Road. Nagle rozległo się pukanie i w drzwiach stanął mój sąsiad. Przyszedł mnie aresztować. Bardzo przepraszał. Odparłem, że przecież wykonuję tylko swoje obowiązki. W ramach operacji Cold Store aresztowano ponad 100 lewicowców. Wybuchły zamieszki. Fong Swee Swan i Lim Chin-seong pozostali w odosobnieniu przez następną dekadę. Po próbie samobójczej Lima zesłano na wygnanie. Marzenie Lee Kuan Yew o odzyskaniu niepodległości i połączeniu z Malajami ziściło się. We wrześniu 1963 roku narodziło się nowe państwo Malezja. Do angielskiej nazwy Malaya dodano S i I, symbolizujące Singapur. Od tej pory Lee przestał grać pierwsze skrzypce w kraju. Premier Malezji Tunku Abdul Rahman obiecał Singapurowi $1,000,000. Tunku lubił pokazywać, kto tu rządzi. Na oficjalnych spotkaniach i zdjęciach otaczała go spora grupa Malajów, a Chińczycy i Hindusi stali z boku. Później w otoczeniu czarujących malajskich aktorek wpisał się do księgi pamiątkowej. Na początku rozumieli się doskonale. Ale z czasem Lee Kuan Yew zaczął wypytywać o wszystko. Stał się irytująco władczy. Za konfliktem osobowości kryły się fundamentalnie różne poglądy polityczne. Wkrótce zaowocowało to krwawymi zamieszkami rasowymi na ulicach Singapuru. Historia Singapuru. Mariasz z wyspą przysparzał Tunku sporo kłopotów.
Pracowici Chińczycy przyczynili się do poprawienia koniunktury gospodarczej. Jednak stanowili również poważne zagrożenie dla Malajów będących u władzy. Upewnił się zatem, by konstytucja chroniła prawa rodaków. Poprosiliśmy ich, by zachowywali się tak, jak pozostali członkowie. Federacja składała się z 14 stanów, ale Singapur sprawiał wrażenie, jakby był państwem w państwie. Członkowie wielonarodowego PAL sprzeciwiali się specjalnym prawom dla Malajów. Żądali równego traktowania dla wszystkich Malezyjczyków bez względu na pochodzenie. Otman Wok, Malaj, który chodził do szkoły z Lee Kuan Yew i sprawował funkcję ministra w jego gabinecie, stanowił żywy dowód na wielokulturowość PAL. W lipcu 1964 roku uczestniczył w procesji religijnej. Przewodniczyłem właśnie 70-osobowej grupie muzułmanów z PAL. Nagle zobaczyłem młodych Malajów atakujących chińskich gapiów. Ujrzałem, jak biją starego człowieka na rowerze. Zamiast korzyści, Unia przyniosła wyspie najgorsze w historii zamieszki rasowe. W sierpniu 1964 roku Tunku zdecydował, że nie da się już naprawić stosunków między Singapurem a Malezją. Powiadomił o tym Lee w liście. Wszyscy byli bardzo poważni. Lee Kuan Yew siedział przy stole. Kiedy nas zobaczył, podniósł z blatu list Tunku. Chcą, byśmy wystąpili z federacji. Czy myślicie, że mówią serio? Odparli jak najbardziej. Inaczej poleje się krew. W Kuala Lumpur Tunku wygłosił orędzie do narodu. Musieliśmy odłączyć się od Singapuru. To najbardziej bolesna decyzja w całej mojej 10-letniej karierze. The Prime Minister for the last 10 years. Singapore's path. XX wiek prowadził Singapur krętymi ścieżkami. Dla człowieka, który żarliwie walczył o Unię i postawił dla niej na szale całą swoją karierę polityczną, nadszedł moment przełknięcia gorzkiej pigułki. Chwila, w której podpisaliśmy dokumenty o wystąpieniu z federacji, to czarna karta w naszych dziejach. Miałem ogromne poczucie winy, ale musiałem stawić temu czoło. Był to niezwykle emocjonujący czas. Głęboko zasmucony porażką, Lee Kuan Yew zaszył się na odludziu, by odpocząć od problemów władzy. Potrzebowałem innej atmosfery, szum morza, by zastanowić się, co dalej. Droga ku niepodległości dobiegła końca. Ale jak potoczą się losy wyspy w następnych dziesięcioleciach? Tekst Joanna Makowska.
Zainicjował kontakty z Fongiem, Limem i innymi związkowcami. W budynku, który gościł niegdyś pokaz filmu z pogrzebu królowej Wiktorii, założono w listopadzie 1954 roku Partię Akcji Ludowej, w skrócie PAL. Kolebka PAL to Victoria Memorial Hall. Spotkały się w niej dwie frakcje. Umiarkowana, której członkowie odebrali wykształcenie w Anglii, oraz wojująca, wyedukowana na sposób chiński. Obie stawiały sobie za cel zdobycie suwerenności rządów, a następnie niepodległości. Było to małżeństwo z rozsądku, ale już wybory w 1955 roku przyniosły rozłamy. Na czele kampanii PAL stał Lee Kuan Yew, ale zagrażała mu wschodząca gwiazda władającego chińskim Lim Chin Siong'a. Skromny, łagodny, cichy. Po jakimś czasie wyrósł na niesamowitego mówcę dialektu Hokkien. Dziś nazwano by to charyzmą. Nikt z nas nie mógł się z nim równać. Lim i Lee zdobyli miejsca w parlamencie. Jednak większość miejsc zdobył Front Pracy pod przywództwem zagorzałego antykolonialisty Davida Marshalla. PAL stała się główną partią opozycyjną. Ale radykałowie uznali proces parlamentarny za zbyt wolny i nieefektywny. Opracowali więc inny plan. Feng Swee-Swan, podówczas przywódca Związku Kierowców Autobusowych, zwołał ludzi do strajku. Miało to na celu podzielenie PAL. O 5:45 rano strajkujący próbowali powstrzymać autobusy przed wyjazdem na miasto. Pojawili się policjanci ze szlauchami. Po wielogodzinnych rozruchach nawet policja straciła kontrolę nad sytuacją. Zamieszki pociągnęły za sobą falę przemocy. Wzbudziło to w tłumie sympatię dla radykalistów. Lee Kuan Yew przekonał się, na co stać lewicowców. Przeniknęli związki zawodowe, byli gotowi do podjęcia bezpośrednich działań, do mobilizacji. Stali z boku. Później w otoczeniu czarujących malajskich aktorek wpisał się do księgi pamiątkowej. Na początku rozumieli się doskonale. Ale z czasem Lee Kuan Yew zaczął wypytywać o wszystko. Stał się irytująco władczy. Za konfliktem osobowości kryły się fundamentalnie różne poglądy polityczne. Wkrótce zaowocowało to krwawymi zamieszkami rasowymi na ulicach Singapuru. Historia Singapuru. Mariasz z wyspą przysparzał Tunku sporo kłopotów. Pracowici Chińczycy przyczynili się do poprawienia koniunktury gospodarczej. Jednak stanowili również poważne zagrożenie dla Malajów będących u władzy. Upewnił się zatem, by konstytucja chroniła prawa rodaków. Poprosiliśmy ich, by zachowywali się tak, jak pozostali członkowie. Federacja składała się z 14 stanów, ale Singapur sprawiał wrażenie, jakby był państwem w państwie. Członkowie wielonarodowego PAL sprzeciwiali się specjalnym prawom dla Malajów. Żądali równego traktowania dla wszystkich Malezyjczyków bez względu na pochodzenie. Othman Wok, Malaj, który chodził do szkoły z Lee Kuan Yew
i sprawował funkcję ministra w jego gabinecie, stanowił żywy dowód na wielokulturowość Pal. W lipcu 1964 roku uczestniczył w procesji religijnej. Przewodniczyłem właśnie 70-osobowej grupie muzułmanów z Pal. Nagle zobaczyłem młodych Malajów atakujących chińskich gapiów. Ujrzałem, jak biją starego człowieka na rowerze. Zamiast korzyści, Unia przyniosła wyspie najgorsze w historii zamieszki rasowe. W sierpniu 64 roku Tunku zdecydował, że nie da się już naprawić stosunków między Singapurem a Malezją. Ale nie czuli się związani z Singapurem. Ich korzenie były w Chinach. Mimo to, do początku XX wieku liczba chińskich imigrantów znacznie wzrosła. Utrzymuje się na tym poziomie po dziś dzień. 3/4 mieszkańców wyspy to Chińczycy. Ale geograficznie wyspa leży w samym sercu Malajów. W następnych latach mieszkańcy będą musieli zdecydować, komu pozostać wiernym. Gdzie jest ich dom? W Chinach? Na terenie archipelagu? A może w Singapurze? Los Singapuru zależał od handlu i ściągających doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny. Decyzja ta, przyjęta entuzjastycznie przez obywateli, wprawiła w szok całą Azję. We wczesnych latach 50. wpływy komunistyczne w Singapurze uległy wzmocnieniu. Chińscy partyzanci walczący wcześniej z Japończykami zwrócili się teraz przeciw Anglikom. Rozpoczęła się kosztowna wojna podjazdowa. Agitatorzy dotarli nawet do miasta. Spłonęła wielka fabryka gumy Aikho w Singapurze. O planach sabotażu wiedziano ze zdobytych ostatnio dokumentów Malajskiej Partii Komunistycznej. Nadchodząca dekada zwiastowała konflikt ideologiczny pomiędzy komunistami a kapitalistami.
Obecnie liceum chińskie w Singapurze wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu. Ale w latach 50. zarządzający wyspą Brytyjczycy nie ingerowali w politykę szkoły. W jej murach wyrosło wielu idealistów inspirowanych naukami Mao. Dwóch z nich zasługuje na szczególną uwagę. Chodziliśmy z Lim Chin-siongiem do jednej klasy. Od początku ujął mnie swoją uprzejmością i szczerością. Sukcesy Chin wywarły na nas ogromne wrażenie. Obaj opowiadaliśmy się przeciwko kolonializmowi. Brytyjczycy poczynili już pierwsze kroki ku wprowadzeniu demokracji. Gubernator obwieścił plany przeprowadzenia pierwszych wyborów. To stworzyło okazję dla tych, którzy, jak Harry Lee, obracali się w środowisku Brytyjczyków. W porównaniu z uczniami liceum chińskiego, odebrał diametralnie inne wykształcenie. Przez 4 lata studiował prawo w samym sercu imperium. Podczas pobytu w Londynie uczestniczył w debatach na temat przyszłości Singapuru. Po przyjeździe z Londynu nawiązałem kontakt z poznanymi tam ludźmi. Zaproponowałem, aby stworzyć partię. Ale jak to zrobić? Jak pozyskać zwolenników? Zarówno teraz, jak i wtedy, do wygrania wyborów potrzebne jest poparcie Chińczyków. Po 1949 roku Mao Zedong wprowadził w kraju rządy komunistyczne. Decyzja ta, przyjęta entuzjastycznie przez obywateli, wprawiła w szok całą Azję. We wczesnych latach 50. wpływy komunistyczne w Singapurze uległy wzmocnieniu. Chińscy partyzanci walczący wcześniej z Japończykami zwrócili się teraz przeciw Anglikom. Rozpoczęła się kosztowna wojna podjazdowa. Agitatorzy dotarli nawet do miasta. Spłonęła wielka fabryka gumy Aikho w Singapurze. O planach sabotażu wiedziano ze zdobytych ostatnio dokumentów Malajskiej Partii Komunistycznej. Nadchodząca dekada zwiastowała konflikt ideologiczny pomiędzy komunistami a kapitalistami. Obecnie liceum chińskie w Singapurze wychowuje młodzież w duchu patriotyzmu. Ale w latach 50. zarządzający wyspą Brytyjczycy nie ingerowali w politykę szkoły. W jej murach wyrosło wielu idealistów inspirowanych naukami Mao. Dwóch z nich zasługuje na szczególną uwagę. Chodziliśmy z Lim Chin-siongiem do jednej klasy. Od początku ujął mnie swoją uprzejmością i szczerością. Sukcesy Chin wywarły na nas ogromne wrażenie. Obaj opowiadaliśmy się przeciwko kolonializmowi. Brytyjczycy poczynili już pierwsze kroki ku wprowadzeniu demokracji. Gubernator obwieścił plany przeprowadzenia pierwszych wyborów. To stworzyło okazję dla tych, którzy, jak Harry Lee, obracali się w środowisku Brytyjczyków. W porównaniu z uczniami liceum chińskiego, odebrał diametralnie inne wykształcenie. Przez 4 lata studiował prawo w samym sercu imperium. Podczas pobytu w Londynie uczestniczył w debatach na temat przyszłości Singapuru. Po przyjeździe z Londynu nawiązałem kontakt z poznanymi tam ludźmi. Zaproponowałem, aby stworzyć partię. Ale jak to zrobić? Jak pozyskać zwolenników? Brytyjczycy stworzyli Singapur.
Nikt nie kwestionował ich praw do zarządzania wyspą. Wielu biznesmenów i szanowanych członków społeczności wspierało ich. W lipcu 1901 roku część z nich zebrała się w ratuszu, by uczestniczyć w wydarzeniu roku. Miejscowe elity wywodziły się z Malajów, Hindusów, Chińczyków. Wielu z tych ludzi pracowało dla Brytyjczyków od pokoleń. Byli szczęśliwi, że mogą przysłużyć się Anglikom. Nie zależało im na władzy. Wtedy jeszcze nie rozwinął się nacjonalizm. Łączyły ich z kolonizatorami poprawne stosunki. Śmietanka towarzyska zgromadziła się na pierwszym pokazie filmowym na wyspie, przedstawiającym kondukt pogrzebowy królowej Wiktorii, matki imperium. Prawie nikt nie pamiętał czasów sprzed rządów monarchini. Był to więc koniec epoki zbiegający się z wejściem w nowe stulecie. Królowa symbolizowała imperium, jego wzrost, rozwój handlu, który przyczynił się do narodzin Singapuru. Jednak na ulicach miasta znajdowały się rzesze przybyszów, które nigdy nie słyszały o Wiktorii. Przyciągnęła ich wizja zarobku. Niektórzy pochodzili z Malajów, inni z Indii i Środkowego Wschodu. Większość jednak przybyła z Chin i zmierzała do Chinatown. To właśnie tu rozpoczęła się niewiarygodna droga ku niepodległości. Wielu uciekło przed głodem i wojną domową, które pustoszyły Chiny. Pracowali jako robotnicy, uliczni sprzedawcy klusek, rikszarze. Tu właśnie wznieciły się pierwsze iskierki nacjonalizmu. Ale niewielu zamierzało osiąść w Singapurze na stałe. Tęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Bliższe im było imperium niż Chiny. Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofili. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do chińskiej szkoły, ale nie czułem się tam dobrze. Nie rozumiałem nauczycieli.
Przekonałem matkę, by przeniosła mnie do angielskiej szkoły. Uczyłem się historii imperium, geografii brytyjskiej. Niesamowity kolonialny system. Do lat 30. potęga Brytyjczyków w regionie uległa osłabieniu. Propaganda próbowała to maskować. Skromna ceremonia upamiętniła nazwanie największego suchego doku na świecie imieniem króla Jerzego VI. Stawili się na niej oficerowie marynarki. Wyobrażano go sobie w roli wielkiego bastionu. Sama baza sprawiała ogromne wrażenie. Problem polegał na tym, że nie stacjonowały tam żadne okręty. Armia miała za zadanie utrzymać fort do czasu, kiedy marynarka przybędzie z odsieczą. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Bliższe im było imperium niż Chiny. Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofili. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do chińskiej szkoły, ale nie czułem się tam dobrze. Nie rozumiałem nauczycieli. Przekonałem matkę, by przeniosła mnie do angielskiej szkoły. Uczyłem się historii imperium. Zarówno teraz, jak i wtedy, do wygrania wyborów potrzebne jest poparcie Chińczyków. Pozyskać ich można, poruszając kluczowe kwestie, takie jak zarobki, praca, mieszkania. W latach 50. masy popierały związki zawodowe broniące ich praw, a nie Singapurczyków wykształconych w Anglii. Najpotężniejsi przywódcy związków zawodowych to Lim Chin-siong i jego kolega ze szkolnej ławy Fong Sui-swan. Byliśmy zdyscyplinowani i skłonni do poświęceń. To właśnie przewaga chińskiej edukacji. Idealizm i chęć uzdrowienia społeczeństwa. Poparcie przywódców związków było istotne dla każdego, kto chciał zaistnieć na arenie politycznej.
Harry Lee uczynił już symboliczny gest zmiany imienia na chińskie Li Kuan Yew. Zainicjował kontakty z Fongiem, Limem i innymi związkowcami. W budynku, który gościł niegdyś pokaz filmu z pogrzebu królowej Wiktorii, założono w listopadzie 1954 roku Partię Akcji Ludowej, w skrócie PAL. Kolebka PAL to Victoria Memorial Hall. Spotkały się w niej dwie frakcje. Umiarkowana, której członkowie odebrali wykształcenie w Anglii, oraz wojująca, wyedukowana na sposób chiński. Obie stawiały sobie za cel zdobycie suwerenności rządów, a następnie niepodległości. Było to małżeństwo z rozsądku, ale już wybory w 1955 roku przyniosły rozłamy. Cracks in their relationship would already start to appear. Lee Kuan Yew. Na czele kampanii PAL stał Lee Kuan Yew. Ale zagrażała mu wschodząca gwiazda władającego chińskim Lim Chin Siong. Modest, soft-spoken. Skromny, łagodny, cichy. Po jakimś czasie wyrósł na niesamowitego mówcę dialektu Hokkien. Dziś nazwano by to charyzmą. Nikt z nas nie mógł się z nim równać. Lim i Lee zdobyli miejsca w parlamencie. Jednak większość miejsc zdobył Front Pracy pod przywództwem zagorzałego antykolonialisty Davida Marshalla. PAL stała się główną partią opozycyjną. Ale radykałowie uznali proces parlamentarny za zbyt wolny i nieefektywny. Opracowali więc inny plan. Lim Chin Siong i jego koledzy wrócili w szeregi PAL, ale nie na długo. Wkrótce miało dojść do ponownego rozłamu na tle sporów o przyszłość Singapuru, tym razem na dobre. Zgodnie z obietnicami Brytyjczyków, Malaje odzyskały niepodległość w 1957 roku. Jednak Singapur pozostał kolonią. Nowy premier obiecał rodakom suwerenność. Wierzył, że jest to możliwe tylko z potężnym sojusznikiem z północy boku. Szkopuł w tym, że przywódca Malajów, Tunku Abdul Rahman, nie chciał naruszać istniejącej równowagi demograficznej. Proporcje narodowościowe na Malajach były bardzo nierówne. Rdzenni Malajowie, tacy jak ja, należeli do mniejszości. Jeśli doszłoby jeszcze 2 miliony Chińczyków z Singapuru, w ogóle przestalibyśmy się liczyć. Tunku nie interesowała Unia. Jednak Lee Kuan Yew nie poddawał się. Próbował zjednać dla swego planu poparcie narodu. Mieszkańcy wsi mają szansę porozmawiać osobiście z premierem. Zjechał prawie całą wyspę rozmawiając, pytając i słuchając. Unia to stabilność, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy. A to zapewni nam dobrobyt. Tego było za dużo dla radykałów. Połączenie z Malajami oznaczało koniec ich snów o utworzeniu państwa komunistycznego. Uciekli się do drastycznego rozwiązania.
W lipcu 1961 roku Lim Chin-seong zapoczątkował masowe opuszczanie szeregów PAL. Pod egidą nowej partii lewicowej, Barisan Socialis, gorąco agitował przeciw Unii z Malajami. Odpływ ludzi stanowił dla PAL niemal śmierć. Ujrzałem, jak biją starego człowieka na rowerze. Zamiast korzyści, Unia przyniosła wyspie najgorsze w historii zamieszki rasowe. W sierpniu 1964 roku Tunku zdecydował, że nie da się już naprawić stosunków między Singapurem a Malezją. Ale nie czuli się związani z Singapurem. Ich korzenie były w Chinach. Mimo to, do początku XX wieku liczba chińskich imigrantów znacznie wzrosła. Utrzymuje się na tym poziomie po dziś dzień. 3/4 mieszkańców wyspy to Chińczycy. Ale geograficznie wyspa leży w samym sercu Malajów. W następnych latach mieszkańcy będą musieli zdecydować, komu pozostać wiernym. Gdzie jest ich dom? W Chinach? Na terenie archipelagu? A może w Singapurze? Los Singapuru zależał od handlu i ściągających doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zawyły syreny. Wybiegłem z domu. Chciałem zobaczyć samolot. Byłem bardzo podniecony, bo nigdy wcześniej żadnego nie widziałem. Wyraźnie słyszałem warkot silnika. Później znowu zawyły syreny. Widziałem zburzone domy, zwłoki i rannych leżących na ulicach. Sanitariusze pomagali przewieźć poszkodowanych do szpitali. Straszny widok. Przerażeni, płaczący ludzie, biegający bez celu w panice. Tego samego ranka, 500 mil na północ, Japończycy wylądowali na Malajach. Siły alianckie na półwyspie stopniowo uginały się pod ich natarciem. W obliczu zagrożenia gubernator podjął wielce symboliczną decyzję. Uzbrojono Malajów, Chińczyków i Hindusów. Jeszcze niedawno rikszarze i właściciele ulicznych straganów ruszyli do boju ramię w ramię z Anglikami,
gotowi oddać życie w obronie wyspy, którą niewielu z nich uważało za dom. Singapur zwarł się do walki z najeźdźcą. W lutym 1942 roku Japończycy przekroczyli cieśninę. Obrońcy ugięli się w obliczu przewagi ogniowej i taktycznej. Ponad 100 lat po wciągnięciu brytyjskiej flagi na maszt, Anglicy sromotnie przegrali. Japończycy nie szczędzili im upokorzeń. Jeńców przeprowadzono z ratusza do więzienia Changi. Japończycy ustawili wieśniaków wzdłuż drogi, by jeszcze bardziej upokorzyć Anglików. Cenę wyeliminować przeciwników. Opozycjonistów wywieziono do odległych zakątków na terenie całej wyspy. Mohamed Anis mieszkał wtedy w pobliżu jednego z nich. Za domem usłyszałem ciężarówki. Czyżby znowu walki, pomyślałem? Potem wszystko umilkło i rozległy się strzały. Słyszałem krzyki i ponaglenia dowódców. Wszystko odbyło się strasznie szybko. Potem nastała cisza. Część z ocalałych przyłączyła się do partyzantki antyjapońskiej w dżungli. Inni przetrwali 3,5 roku okupacji w Singapurze. Zastanawialiśmy się, jak pozbyć się nieludzkiego najeźdźcy. Była to prawdziwa lekcja życia. Jaki wpływ wywiera użycie siły na gospodarkę kraju i losy jego obywateli? Zrzucenie bomby na Hiroshimę w sierpniu 1945 roku zakończyło wojnę w gwałtowny sposób. Anglicy powrócili do Singapuru w ciągu miesiąca i przyjęli kapitulację Japończyków w ratuszu miejskim. Well, 12 sierpnia 1945 roku stałem w tłumie gapiów obserwujących przemarsz przygnębionych japońskich generałów przez miasto. Ludzie krzyczeli do nich bagero, co po japońsku oznacza skończony dureń. Co i rusz ktoś do nich dołączał, aż w końcu Japończycy zniknęli w ratuszu. A jednak niewielu zbrodniarzy skazano na karę śmierci. Większość z nich po prostu deportowano. Decyzja ta wzburzyła Chińczyków. Czuli, że to morze przelanej krwi daje im specjalny. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne.
Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Bliższe im było imperium niż Chiny. Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofili. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do chińskiej szkoły, ale nie czułem się tam dobrze. Nie rozumiałem nauczycieli. Przekonałem matkę, by przeniosła mnie do angielskiej szkoły. Uczyłem się historii imperium, geografii brytyjskiej. Niesamowity kolonialny system. Do lat 30. potęga Brytyjczyków w regionie uległa osłabieniu. Propaganda próbowała to maskować. Skromna ceremonia upamiętniła nazwanie największego suchego doku na świecie imieniem króla Jerzego VI. Stawili się na niej oficerowie marynarki. Wyobrażano go sobie w roli wielkiego bastionu. Sama baza sprawiała ogromne wrażenie. Problem polegał na tym, że nie stacjonowały tam żadne okręty. Armia miała za zadanie utrzymać fort do czasu, kiedy marynarka przybędzie z odsieczą. Brytyjczycy w Singapurze nie wiedzieli, że ich dni w mieście są policzone. W 70-osobowej grupie muzułmanów spal. Nagle zobaczyłem młodych Malajów atakujących chińskich gapiów. Ujrzałem, jak biją starego człowieka na rowerze. Zamiast korzyści, Unia przyniosła wyspie najgorsze w historii zamieszki rasowe. W sierpniu 64 roku Tunku zdecydował, że nie da się już naprawić stosunków między Singapurem a Malezją. Ale nie czuli się związani z Singapurem. Ich korzenie były w Chinach. Mimo to, do początku XX wieku liczba chińskich imigrantów znacznie wzrosła. Utrzymuje się na tym poziomie po dziś dzień. 3/4 mieszkańców wyspy to Chińczycy. Ale geograficznie wyspa leży w samym sercu Malajów. W następnych latach mieszkańcy będą musieli zdecydować, komu pozostać wiernym. Gdzie jest ich dom? W Chinach? Na terenie archipelagu? A może w Singapurze? Los Singapuru zależał od handlu i ściągających doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką.
Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. 9 sierpnia 1965 roku. Premier Singapuru szykuje się, by ogłosić w telewizji odzyskanie niepodległości. Wszędzie indziej byłby to moment ogromnego triumfu. Ale nie w Singapurze. Ogromnie nad tym boleję, gdyż całe moje życie... Czemu postrzegano niepodległość jako klęskę? Czemu Singapur witał ją tak niechętnie? Odpowiedzi należy szukać w historii wyspy. W pierwszej połowie XX wieku wstrząsnęły nią wojna oraz zmagające się ze sobą dwie wielkie frakcje polityczne. Komuniści i nacjonaliści. Ludzie, którzy przybyli tu w poszukiwaniu fortuny, zostali wciągnięci w walkę o przyszłość państwa. To popchnęło Singapur na drogę ku niepodległości. Niewielu wierzyło, że krajowi uda się przetrwać. Historia Singapuru. Przypadkowy naród. Sto lat temu suwerenność Singapuru nie przyszłaby nikomu do głowy. Dzięki portowi wyspa wkroczyła w XX wiek jako jedna z najatrakcyjniejszych kolonii. W ciągu zaledwie 80 lat bagnista dżungla stała się siódmym co do wielkości miastem portowym na świecie. Brytyjczycy stworzyli Singapur. Nikt nie kwestionował ich praw do zarządzania wyspą. Wielu biznesmenów i szanowanych członków społeczności wspierało ich. W lipcu 1901 roku część z nich zebrała się w ratuszu, by uczestniczyć w wydarzeniu roku. Miejscowe elity wywodziły się z Malajów, Hindusów, Chińczyków. Wielu z tych ludzi pracowało dla Brytyjczyków od pokoleń. Limem i innymi związkowcami. W budynku, który gościł niegdyś pokaz filmu z pogrzebu królowej Wiktorii, założono w listopadzie 1954 roku Partię Akcji Ludowej, w skrócie PAL. Kolebka PAL to Victoria Memorial Hall. Spotkały się w niej dwie frakcje. Umiarkowana, której członkowie odebrali wykształcenie w Anglii, oraz wojująca, wyedukowana na sposób chiński. Obie stawiały sobie za cel zdobycie suwerenności rządów, a następnie niepodległości. Było to małżeństwo z rozsądku, ale już wybory w 1955 roku przyniosły rozłamy. Na czele kampanii PAL stał Lee Kuan Yew, ale zagrażała mu wschodząca gwiazda władającego chińskim Lim Chin-seonga. Skromny, łagodny, cichy. Po jakimś czasie wyrósł na niesamowitego mówcę dialektu Hokkien. Dziś nazwano by to charyzmą. Nikt z nas nie mógł się z nim równać.
Lim i Lee zdobyli miejsca w parlamencie. Jednak większość miejsc zdobył Front Pracy pod przywództwem zagorzałego antykolonialisty Davida Marshalla. PAL stała się główną partią opozycyjną. Ale radykałowie uznali proces parlamentarny za zbyt wolny i nieefektywny. Opracowali więc inny plan. Feng Swee-Swan, podówczas przywódca Związku Kierowców Autobusowych, zwołał ludzi do strajku. Miało to na celu podzielenie PAL. O 5:45 rano strajkujący próbowali powstrzymać autobusy przed wyjazdem na miasto. Pojawili się policjanci ze szlauchami. Po wielogodzinnych rozruchach nawet policja straciła kontrolę nad sytuacją. Zamieszki pociągnęły za sobą falę przemocy. Wzbudziło to w tłumie sympatię dla radykalistów. Lee Kuan Yew przekonał się, na co stać lewicowców. Przeniknęli związki zawodowe, byli gotowi do podjęcia bezpośrednich działań, do mobilizacji. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie może wykluczyć ich z partii, gdyż cieszyli się zbyt dużym poparciem. Jednak na ulicach miasta znajdowały się rzesze przybyszów, które nigdy nie słyszały o Wiktorii. Przyciągnęła ich wizja zarobku. Niektórzy pochodzili z Malajów, inni z Indii i Środkowego Wschodu. Większość jednak przybyła z Chin i zmierzała do Chinatown. To właśnie tu rozpoczęła się niewiarygodna droga ku niepodległości. Wielu uciekło przed głodem i wojną domową, które pustoszyły Chiny. Pracowali jako robotnicy, uliczni sprzedawcy klusek, rikszarze. Tu właśnie wznieciły się pierwsze iskierki nacjonalizmu. Ale niewielu zamierzało osiąść w Singapurze na stałe. Tęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Bliższe im było imperium niż Chiny. Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofilii. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do Chin. Mimo to, do początku XX wieku liczba chińskich imigrantów znacznie wzrosła. Utrzymuje się na tym poziomie po dziś dzień. 3/4 mieszkańców wyspy to Chińczycy. Ale geograficznie wyspa leży w samym sercu Malajów. W następnych latach mieszkańcy będą musieli zdecydować,
komu pozostać wiernym. Where was home? Gdzie jest ich dom? W Chinach? Malaya. Na terenie archipelagu? A może w Singapurze? Los Singapuru zależał od handlu i ściągających doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Armia miała za zadanie utrzymać fort do czasu, kiedy marynarka przybędzie z odsieczą. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny i żyli w tym rejonie od pokoleń. Wielu z nich posługiwało się językiem malajskim. Bliższe im było imperium niż Chiny.
Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofili. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do chińskiej szkoły, ale nie czułem się tam dobrze. Nie rozumiałem nauczycieli. Przewodniczyłem właśnie 70-osobowej grupie muzułmanów PAL. Nagle zobaczyłem młodych Malajów atakujących chińskich gapiów. Ujrzałem, jak biją starego człowieka na rowerze. Zamiast korzyści, Unia przyniosła wyspie najgorsze w historii zamieszki rasowe. W sierpniu 64 roku Tunku zdecydował, że nie da się już naprawić stosunków między Singapurem a Malezją. Ale nie czuli się związani z Singapurem. Ich korzenie były w Chinach. Mimo to, do początku XX wieku liczba chińskich imigrantów znacznie wzrosła. Utrzymuje się na tym poziomie po dziś dzień. 3/4 mieszkańców wyspy to Chińczycy. Ale geograficznie wyspa leży w samym sercu Malajów. W następnych latach mieszkańcy będą musieli zdecydować, komu pozostać wiernym. Gdzie jest ich dom? W Chinach? Na terenie archipelagu? A może w Singapurze? Los Singapuru zależał od handlu i ściągających doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia. Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Hodowanie rozpoczęło się o 4-5 nad ranem. Spałem. To był początek wojny. Zawyły syreny. Wybiegłem z domu. Chciałem zobaczyć samolot. Byłem bardzo podniecony, bo nigdy wcześniej żadnego nie widziałem. Wyraźnie słyszałem warkot silnika. Później znowu zawyły syreny. Widziałem zburzone domy, zwłoki i rannych leżących na ulicach. Sanitariusze pomagali przewieźć poszkodowanych do szpitali. Straszny widok. Przerażeni, płaczący ludzie, biegający bez celu w panice. Tego samego ranka, 500 mil na północ, Japończycy wylądowali na Malajach.
Siły alianckie na Półwyspie stopniowo uginały się pod ich natarciem. W obliczu zagrożenia gubernator podjął wielce symboliczną decyzję. Uzbrojono Malajów, Chińczyków i Hindusów. Jeszcze niedawno rikszarze i właściciele ulicznych straganów ruszyli do boju ramię w ramię z Anglikami, gotowi oddać życie w obronie wyspy, którą niewielu z nich uważało za dom. Singapur zwarł się do walki z najeźdźcą. W lutym 1942 roku Japończycy przekroczyli cieśninę. Obrońcy ugięli się w obliczu przewagi ogniowej i taktycznej. Ponad 100 lat po wciągnięciu brytyjskiej flagi na maszt, Anglicy sromotnie przegrali. Japończycy nie szczędzili im upokorzeń. Naród. Sto lat temu suwerenność Singapuru nie przyszłaby nikomu do głowy. Dzięki portowi wyspa wkroczyła w XX wiek jako jedna z najatrakcyjniejszych kolonii. W ciągu zaledwie 80 lat bagnista dżungla stała się siódmym co do wielkości miastem portowym na świecie. Brytyjczycy stworzyli Singapur. Nikt nie kwestionował ich praw do zarządzania wyspą. Wielu biznesmenów i szanowanych członków społeczności wspierało ich. W lipcu 1901 roku część z nich zebrała się w ratuszu, by uczestniczyć w wydarzeniu roku. Miejscowe elity wywodziły się z Malajów, Hindusów, Chińczyków. Wielu z tych ludzi pracowało dla Brytyjczyków od pokoleń. Byli szczęśliwi, że mogą przysłużyć się Anglikom. Nie zależało im na władzy. Wtedy jeszcze nie rozwinął się nacjonalizm. Łączyły ich z kolonizatorami poprawne stosunki. Śmietanka towarzyska zgromadziła się na pierwszym pokazie filmowym na wyspie, przedstawiającym kondukt pogrzebowy królowej Wiktorii, matki imperium. Prawie nikt nie pamiętał czasów sprzed rządów monarchini. Był to więc koniec epoki zbiegający się z wejściem w nowe stulecie. Królowa symbolizowała imperium, jego wzrost, rozwój handlu, który przyczynił się do narodzin Singapuru. Jednak na ulicach miasta znajdowały się rzesze przybyszów, które nigdy nie słyszały o Wiktorii. Przyciągnęła ich wizja zarobku. Niektórzy pochodzili z Malajów, inni z Indii i Środkowego Wschodu. Większość jednak przybyła z Chin i zmierzała do Chinatown. To właśnie tych doń ludzi. Ale wraz z nimi pojawił się niewidoczny ładunek. Ideologia.
Doktryny polityczne z całego świata łatwo rozprzestrzeniały się w otwartej kulturze portu. Na początku XX wieku nacjonalizm poruszył cały świat. Droga do niepodległości wyspy rozpoczęła się na dalekiej północy. W 1911 roku rewolucjoniści pod wodzą Sun Yat-sena obalili cesarza. Chiny stały się nowoczesną republiką. Sun Yat-sen jako pierwszy powiedział, że Chiny powinny być taką samą potęgą jak Anglia, Francja, Ameryka czy Niemcy. Drogą ku temu był nacjonalizm. Wieści o zwycięstwie nacjonalistów wywarły największy wpływ na biedaków. Warkocze symbolizowały przez wieki uległość wobec cesarza. Część ludzi obcięła je. Noszenie warkocza było niebezpieczne. Zarażeni duchem wolności, młodzi ludzie wymuszali na pozostałych poparcie dla nacjonalistów. Ekscytowały ich wydarzenia w Chinach. Zbierali się, by rozmawiać o polityce. Tak rozpoczęło się upolitycznienie singapurskich Chińczyków. To polityczne przebudzenie nie dotyczyło jeszcze chińskich elit. Znani byli jako Chińczycy z cieśniny. Decyzja ta, przyjęta entuzjastycznie przez obywateli, wprawiła w szok całą Azję. We wczesnych latach 50. wpływy komunistyczne w Singapurze uległy wzmocnieniu. Chińscy partyzanci walczący wcześniej z Japończykami zwrócili się teraz przeciw Anglikom. Rozpoczęła się kosztowna wojna podjazdowa. Agitatorzy dotarli nawet do miasta. Spłonęła wielka fabryka gumy Aikho w Singapurze. O planach sabotażu wiedziano ze zdobytych ostatnio dokumentów Malajskiej Partii Komunistycznej. Nadchodząca dekada zwiastowała konflikt ideologiczny pomiędzy komunistami. Dawałem jasno do zrozumienia, po czyjej jestem stronie. Pytanie, jak pozostać wiernym ideałom i nie zyskać opinii przeniewiercy w oczach obywateli? Niezła zagwozdka. That I'm betraying my fellow party workers. That was my problem. For the moderates. Frakcja umiarkowana pokładała nadzieję w Brytyjczykach strzegących bezpieczeństwa Singapuru. W obliczu zagrożenia komunizmem ogłoszono go nielegalną ideologią. Wśród podejrzanych znalazł się Lim Chin-seong. Oto jeden z nielicznych wywiadów, w którym obala oskarżenia. Udzielił go w siedzibie związków zawodowych. Mam już tego dość. Nie zamierzam spędzić całego życia odpowiadając na to pytanie. Powtarzam, nie jestem komunistą. W następnych dniach aresztowano Lima, Fonga i 200 innych lewicowców. Uwolniono ich dopiero po 3 latach. Lee Kuan Yew mógł teraz bez problemów przygotować się do wyborów. W czerwcu 59 roku PAL zdobyła władzę dzięki masowemu poparciu narodu. Na schodach ratusza miejskiego stanął pierwszy rodowity Singapurczyk u steru. Saudari, 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 saudari
Ale od samego początku miał niewielkie pole do popisu. Nie czuliśmy radości. Zdobyta władza ciążyła niczym korona cierniowa. Lee Kuan Yew zdobył głosy wyborców za cenę obietnicy uwolnienia wszystkich komunistów. During the election campaign, he'd made the people a promise that as prime minister, he would release all the leftist prisoners. Musieliśmy ich wypuścić. Inaczej postrzegano by nas jako ludzi bez zasad, którzy wykorzystali Anglików, aby zdobyć. Rodzina Lee z Kampung Java Road należała do typowych anglofili. Nazwali swego syna Harry. W późniejszych latach poprowadził on naród ku niepodległości. Zasłynął w świecie jako Lee Kuan Yew. Ale w młodości wyglądał jak typowy Chińczyk z cieśniny. Wysłano mnie do chińskiej szkoły, ale nie czułem się tam dobrze. Nie rozumiałem nauczycieli. Przekonałem matkę, by przeniosła mnie do angielskiej szkoły. Uczyłem się historii imperium. Zarówno teraz, jak i wtedy, do wygrania wyborów potrzebne jest poparcie Chińczyków. Pozyskać ich można, poruszając kluczowe kwestie, takie jak zarobki, praca, mieszkania. W latach 50. masy popierały związki zawodowe broniące ich praw, a nie Singapurczyków wykształconych w Anglii. Najpotężniejsi przywódcy związków zawodowych to Lim Chin-seong i jego kolega ze szkolnej ławy, Fong Sui-swan. Byliśmy zdyscyplinowani i skłonni do poświęceń. To właśnie przewaga chińskiej edukacji. Idealizm i chęć uzdrowienia społeczeństwa. Poparcie przywódców związków było istotne dla każdego, kto chciał zaistnieć na arenie politycznej. Harry Lee uczynił już symboliczny gest zmiany imienia na chińskie Lee Kuan Yew. Zainicjował kontakty z Fongiem, Limem i innymi związkowcami. W budynku, który gościł niegdyś pokaz filmu z pogrzebu królowej Wiktorii, założono w listopadzie 1954 roku Partię Akcji Ludowej, w skrócie PAL. Kolebka PAL to Victoria Memorial Hall. Spotkały się w niej dwie frakcje. Umiarkowana, której członkowie odebrali wykształcenie w Anglii, oraz wojująca, wyedukowana na sposób chiński. Obie stawiały sobie za cel zdobycie suwerenności rządów, a następnie niepodległości. Było to małżeństwo z rozsądku, ale już wybory w 1955 roku przyniosły rozłamy. Na czele kampanii PAL stał Lee Kuan Yew, ale zagrażała mu wschodząca gwiazda władającego chińskim Lim Chin-seonga. Wizje dla tych, którzy jak Harry Lee obracali się w środowisku Brytyjczyków. W porównaniu z uczniami liceum chińskiego odebrał diametralnie inne wykształcenie. Przez 4 lata studiował prawo w samym sercu imperium. Podczas pobytu w Londynie uczestniczył w debatach na temat przyszłości Singapuru. Po przyjeździe z Londynu nawiązałem kontakt z poznanymi tam ludźmi. Zaproponowałem, aby stworzyć partię. Ale jak to zrobić? Jak pozyskać zwolenników? Chińczycy stworzyli Singapur. Nikt nie kwestionował ich praw do zarządzania wyspą. Wielu biznesmenów i szanowanych członków społeczności wspierało ich.
W lipcu 1901 roku część z nich zebrała się w ratuszu, by uczestniczyć w wydarzeniu roku. Miejscowe elity wywodziły się z Malajów, Hindusów, Chińczyków. Wielu z tych ludzi pracowało dla Brytyjczyków od pokoleń. Byli szczęśliwi, że mogą przysłużyć się Anglikom. Nie zależało im na władzy. Wtedy jeszcze nie rozwinął się nacjonalizm. Łączyły ich z kolonizatorami poprawne stosunki. Śmietanka towarzyska zgromadziła się na pierwszym pokazie filmowym na wyspie, przedstawiającym kondukt pogrzebowy królowej Wiktorii, matki imperium. Prawie nikt nie pamiętał czasów sprzed rządów monarchii. Był to więc koniec epoki zbiegający się z wejściem w nowe stulecie. Królowa symbolizowała imperium, jego wzrost, rozwój handlu, który przyczynił się do narodzin Singapuru. Jednak na ulicach miasta znajdowały się rzesze przybyszów, które nigdy nie słyszały o Wiktorii. Przyciągnęła ich wizja zarobku. Niektórzy pochodzili z Malajów, inni z Indii i Środkowego Wschodu.